Cześć kochani, dzisiaj chcieliśmy dla Was zrobić keto śniadanie. My mówimy na to żółtka w chmurce. I do wykonania tego śniadania będą nam potrzebne 4 jajka, ale to oczywiście wszystko zależy od Was. My po prostu zjemy po 2 jajka, 2 dymki, jakąś kawałek kiełbasy czy szynki, nawet boczku, to już zależy tylko i wyłącznie od Was. Tylko jeśli będzie to boczek, to musimy go posmażyć, żeby wytopić tłuszcz. Będziemy także potrzebować jakąś taką większą miskę, bo będziemy ubijać białka, blender z końcówką do ubijania piany, no i blaszkę wyłożoną papierem czy jakąś matą, coś co po prostu nie będzie przywierać nam do blachy, bo te jajka będziemy po prostu piec w piekarniku. No i najpierw musimy, może pokroimy kiełbasę. Okej, odkładam ją tutaj na bok. Przesunę sobie tylko deskę. Teraz będziemy kroić dymkę. Najpierw oczywiście te fajne rzeczy. Chwileczkę, tylko sobie wezmę kawałek papieru. Dymkę oczywiście wcześniej już umyłam, dlatego teraz tego nie robię. Oczywiście tej dymki możecie dać tyle, ile chcecie. My po prostu bardzo lubimy szczypiorek. Ja go po prostu kroję nie jakoś super cieniutko. No i teraz cebulkę. W ogóle pomysł na to danie wzięłam kiedyś z Pinterestu. Po prostu szukałam jakichś fajnych propozycji na śniadanie, żeby cały czas nie jeść jajecznicy czy sadzonego jajka albo omletu, a że my bardzo lubimy generalnie jeść jajka na śniadanie, no to właśnie znalazłam taki fajny sposób, który tak naprawdę nie zajmuje dużo czasu, a jest to na tyle efektowne, że nawet w czasie Wielkanocy spokojnie możecie zaskoczyć takim daniem gości na śniadaniu wielkanocnym. Okej, ja teraz odłożę sobie na chwilkę tą deskę i będziemy ubijać jajka. Ja tutaj mam jeszcze dodatkową miseczkę, kochani, bo ja zawsze po prostu robię tak, że zostawiam żółtko w jednej części skorupki, bo właśnie chodzi o to, żeby to żółtko później wylać na tą pianę. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi.
najpierw ubijamy, znaczy to najpierw rozdzielamy białko od żółtka. O, ja po prostu w miseczce zostawiam, w skorupce zostawiam właśnie żółtko, żeby ona mi się nie rozlało. Bliźniaczy płomień chyba jest głodny, bo ślinę przełyka. O. Ups, o nie. Myślałam, że mi wypadnie rzutko. I ostatnie jajko. Okej. Teraz po prostu musimy ubić białka na sztywną pianę. Jeszcze troszeczkę. Okej. Piana jest sztywna. I teraz do tej piany. Dodajemy szczypiorek. Małą cebulkę. Kiełbasa. I teraz delikatnie wszystko mieszamy. Żeby ta piana po prostu nie opadła. A i teraz jeszcze najważniejsze, zapomniałam Wam powiedzieć, że nagrzewamy piekarnik góra-dół, mniej więcej 200 stopni, 180-200 stopni. To mamy wymieszane, to po prostu przechodzimy do naszej blaszki i robimy takie cztery jakby gniazda. Po prostu mniej więcej równo rozkładamy białka. Teraz bierzemy
jakąś taką mniejszą łyżeczkę. Mniejszą łyżeczkę, no po prostu taką łyżeczkę od herbaty. I formujemy takie jakby gniazdka w środku, taką dziurkę, po to, żebyśmy mieli miejsce na nasze żółtko. Oczywiście najpierw będziemy piec te białka i dopiero w ostatnim, my osobiście tak po prostu lubimy najbardziej, że w ostatnim jakby etapie już pieczenia, kiedy to białko jest ścięte i zrumienione, wkładamy żółtko, ponieważ my nie lubimy ściętego żółtka. No ale tutaj oczywiście preferencje możecie już w tym momencie, jeżeli nie lubicie, to znaczy jeżeli lubicie ścięte żółtko, to po prostu w tym momencie wkładacie żółtko. To jeszcze może poprawię trochę. I tyle. Tak naprawdę do tego białka możecie włożyć cokolwiek Wam wyobraźnia podpowie, jakiekolwiek warzywa, czy nawet jakiś parmezan, czy starty na drobnych oczkach, inny ser też będzie tutaj świetnie pasował. Zresztą my bardzo często, jak już te jajka są praktycznie upieczone, na wierzch posypujemy to wszystko serem. Ok, to teraz kładziemy do piekarnika. Na jakieś 20 minut. Kochani, zapomniałam Wam na początku powiedzieć, że będzie nam potrzebny jeszcze ser. Tutaj oczywiście to naprawdę zależy od Was, jaki to będzie ser, byle to był jakiś żółty, który się topi. My akurat mamy tutaj cheddara, on chyba jest Lidla, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Po prostu patrzcie, żeby skład był w miarę czysty, tak jak tutaj macie tylko mleko pasteryzowane, sól, bakterie, fermentacji. I nic poza tym. Ja po prostu robię tak, że już jak żółtko będzie tak przypieczone jak chcemy, to biorę taką małą tarkę i bezpośrednio na te gniazdka ścieram ser, żeby już po prostu nie tracić czasu na dodatkową pracę. Ok, kochani, minęło 12 minut. Czasami zdarza się, że po prostu białka rosną bardzo mocno i jakby podnoszą nam się te miejsca, takie gniazdka w środku, które mieliśmy wlać żółtko. Po prostu tylko ugniećcie je jakąś łyżeczką z powrotem do środka. No, tak, żeby mieć miejsce mniej więcej na żółtko. I tyle. A jeszcze po 10 minutach zmniejszyłam piekarnik do 180 stopni, żeby po prostu te białka nie spaliły się nam zbyt mocno. Ok, kochani. Włączamy piekarnik, wyciągamy blaszkę. Tylko uważaj. Uważajcie, żeby się nie poparzyć. Taka jeszcze jedna uwaga. Pamiętajcie o tym, że każdy piekarnik inaczej piecze i u niektórych będzie to szybciej, a nie u niektórych piekarnika będzie to szybciej, a w niektórych krócej. Po prostu obserwujcie te białka, żeby po prostu one się nie przypaliły, no bo wtedy już będą tak naprawdę niezdatne do jedzenia.
A może jeden przełożę na talerz. Według nas to danie wygląda naprawdę bardzo efektownie. Myślę, że nie jedno dziecko, które jest niejadkiem, też z miłą chęcią zjadłoby takie danie. Troszkę. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Kochani, dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Dziękujemy również za każdą subskrypcję i lajka. Jest nam bardzo miło, że jesteście z nami i mamy nadzieję, że pozostaniecie na dłużej na naszym kanale, bo to tak naprawdę powoduje, że dajecie nam motywację i energię do tego, aby kręcić dla Was więcej filmików. Dziękujemy Wam jeszcze raz za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem.